Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam na odcinek poświęcony zadaniom z kapelusza od Aika Mat. Poziom podstawowy. Zapraszam. Bawimy się w dalszym ciągu. Zobaczmy, co uda mi się wylosować z mojego kapelusza. Jakiego typu zadanie? No, wylosowałam przykładową karteczkę. Zobaczmy, z jakiego to będzie dział. Trygonometria. Zapraszam do dzieła. Wiedząc, że sinus alfa dodać kosinus alfa równa się 2 trzecie, oblicz wartość wyrażeń W oraz F, jeśli kąt alfa jest rozwarty. Podpunkt A. Wyrażenie W ma postać 2 sinus alfa minus 2 kosinus alfa i to do kwadratu. Podpunkt B. Wyrażenie F ma postać sinus kwadrat alfa, odjąć kosinus kwadrat alfa, dodać 2. Oczywiście musimy policzyć wartości tych wyrażeń, zarówno W i F. Mamy podane takie założenie, że sinus, jak dodam do tego kosinus tego samego kąta alfa rozwartego, uwaga, to wyjdzie mi wtedy 2 trzecie. No to co z tej zależności mogłabym tutaj zapisać? No zdecydowanie mogłabym na przykład policzyć sobie kosinus alfa, że to jest 2 trzecie minus sinus alfa. No i teraz, skoro tak policzyłam, no to teraz mogłabym to podstawić do jedynki trygonometrycznej. Wiesz, że jedynka trygonometryczna to jest taki wzór, który w zasadzie używamy wtedy, kiedy chcemy na przykład z sinusa policzyć kosinus albo z kosinusa policzyć sinus. No chciałabym tak zrobić, żeby wyliczyć i sinusa i kosinusa, bo widzisz, w podpunkcie A i w podpunkcie B występują te sinusy i kosinusy. Więc dobrze by było wyliczyć sinusa, wyliczyć kosinusa, no i podstawić odpowiednio do podpunktu A, do podpunktu B. No dobra, czyli w takim wypadku tak, sinus kwadrat alfa przepisuję, dodać i teraz w miejsce kosinus alfa podstawiam 2 trzecie minus sinus alfa, tylko zwróć uwagę, że tu jest do kwadratu, czyli ja to muszę do kwadratu, równa się 1. Dobrze, czyli tak, sinus kwadrat alfa dodać, teraz oczywiście będę chciała zastosować wzór skróconego mnożenia, a odjąć b do kwadratu, to jest a kwadrat, minus 2ab dodać b kwadrat. No i tak, u mnie a to jest 2 trzecie, więc podnoszę do kwadratu, będę miała 4 dziewiąte. Dalej jest odjąć i teraz 2ab, czyli 2 razy 2 trzecie, to jest 4 trzecie. 4 trzecie sinus alfa. No bo to przepisuję jako mnożenie. Dodać, mam b kwadrat, a u mnie b to jest sinus alfa. Czyli będę miała sinus kwadrat alfa i to się równa 1. Tutaj no, możemy mieć różne opcje, żeby tym się zająć. Pierwsza sprawa, chyba dobrze by było, moim zdaniem, pozbyć się mianowników. Będzie nam się fajnie liczyło, czyli pomnóżmy razy 9 obustronnie. Będę miała tak, 9 sinus kwadrat alfa, dodać 4. Odjąć, tu jak pomnożę razy 9, to mi się tutaj skróci trójka z dziewiątką i będę miała 3 razy 4, czyli 12 sinus alfa, dodać 9 sinus kwadrat alfa równa się 9. No to teraz oczywiście dodajemy, co się da. 9 sinus kwadrat alfa i 9 sinus kwadrat alfa to jest 18 sinus kwadrat alfa. Dalej mamy odjąć 12 sinus alfa. No i teraz jak przerzucę tą dziewiątkę, to będę miała odjąć 5 równa się 0, bo będę miała 4 odjąć 9, czyli to jest właśnie minus 5. Dobrze? I teraz tak, w sumie to wygląda superowo na co wygląda? Na, jak widzisz, równanie kwadratowe, prawda? No, ale żeby to było takie już typowo równanie kwadratowe, muszę użyć podstawienia. Za sinus alfa podstawię sobie jakąś taką zmienną pomocniczą t. I wtedy będę miała tak, 18t kwadrat, odjąć 12t, odjąć 5 równa się 0. No to już jest takie równanie kwadratowe typowe. Rozwiązuję przy użyciu delty. Czyli b kwadrat minus 4ac, przypominam wzór, czyli mamy minus 12 i to do kwadratu, minus 4 razy 18 i razy minus 5. To się równa. Tu się minus kasuje przy kwadracie, czyli będę miała 12 do kwadratu, czyli 144. Teraz minus razy minus daje plus. I tak, 4 razy 5 to jest 20, razy 18 to napiszemy 360. To się równa, jak dodamy, to będziemy mieć 504. No okej, będę pisała teraz tutaj, czyli pierwiastkuję deltę, czyli mam pierwiastek z 504. No tak się składa, że akurat 504 liczba da się rozłożyć jako 36 razy 14.
No i wtedy będziemy mieć 6 pierwiastków z 14. Wiadomo, mamy doprowadzić do jak najprostszej postaci, nie? No i teraz piszemy sobie T1 to się równa. I teraz mamy tak, minus B minus pierwiastek delty przez 2A. Czyli minus B to jest u nas 12, minus i będę miała ten pierwiastek z delty, czyli 6 pierwiastków z 14 przez 2A. Czyli będę miała 2 razy 18, czyli 36. Tak się składa, że tutaj jest po prostu pierwiastek z 504, a 12 to jest pierwiastek ze 144. Jest to liczba mniejsza od zera, na pewno. A przecież popatrzmy, my mamy kąt rozwarty. Kąt rozwarty to znaczy, że jesteśmy w drugiej ćwiartce. W drugiej ćwiartce tak się składa, że sinus jest dodatni, a przecież to moje T1, prawda, to był sinus alfa, to jest moje T1. I jak mi wyszło mniejsze od zera, to niestety jest to sprzeczność. Czyli tak być nie może. No to znaczy, że liczymy T2, sinus w drugiej ćwiartce jest dodatni, kosinus jest ujemny, ale sinus jest dodatni. No dobra, to liczymy T2, to będziemy mieć 12, dodać 6 pierwiastków z 14 przez 36. O, to już jest spoko, bo jest dodatnia liczba. Wyciągnę sobie teraz szósteczkę przed nawias u góry, bo chciałabym ją skrócić z tą 36, no nie? Czyli będę miała 2, dodać pierwiastek z 14 i to podzielone przez 36, skrócę przez 6 i ostatecznie napiszę 2, dodać pierwiastek z 14 podzielone przez 6. I teraz zapiszę, wracając do podstawienia, że sinus alfa to się równa 2 dodać pierwiastek z 14 podzielone przez 6. No taki mi wyszedł ten sinus. Pierwiastek z 14, no to jest gdzieś około 3 z hakiem, prawda? 4 nie, ponieważ 4 to jest pierwiastek z 16, no nie? Więc 3 z hakiem, dodać 2, no to 5 z hakiem, prawda? Podzielone przez 6, no na pewno jest to liczba mniejsza od 1, a przecież o to chodzi, nie? Bo sinus przyjmuje zawsze wartości z przedziału od minus 1 do 1. Dobra, no to mamy sinusa policzonego, to ten sinus będę na pewno chciała tu podstawić i w to miejsce, i w to miejsce, ale jeszcze potrzebuję kosinusa, więc teraz muszę sobie podstawić do tej tutaj zależności, że kosinus alfa to się równa 2 trzecie, odjąć, no i to 2 dodać pierwiastek z 14 przez 6. To się równa. Tutaj muszę rozszerzyć przez 2, żeby mieć wspólne mianowniki, czyli będę miała 4 szóste i teraz jakbym dała w sumie wszystko na jedną kreskę, to bym miała tak od razu minus 2, minus pierwiastek z 14, prawda? I tu mam przez 6, czyli ostatecznie będę miała 2, odjąć pierwiastek z 14 przez 6. To jest liczba ujemna, jak widzisz, ale to właśnie o to chodzi, że skoro jest kąt rozwarty, prawda, to znaczy, że sinus w drugiej ćwiartce jest ujemny. No tak, faktycznie nam wyszło, to jest liczba ujemna, gdybyśmy sobie przybliżyli przy użyciu oczywiście kalkulatora. Dobra, no to teraz jak już mamy tego naszego sinusa wyliczonego tutaj i jak mamy tego kosinusa wyliczonego tutaj, no to możemy przejść do tego, żeby zapisać, jak będzie wyglądało to wyrażenie w podpunkcie A. Czyli ja teraz sobie tutaj napiszę A, jak to będzie wyglądało to wyrażenie. Oczywiście tutaj będę chciała, mogłabym to na różny sposób zrobić, ale myślę, że od razu będę mnożyła tego sinusa przez dwójkę, czyli będę miała 4 dodać 2 pierwiastki z 14 przez 6 odjąć. Teraz tego kosinusa też będę mnożyła przez dwójkę, czyli będę miała wtedy 4 odjąć 2 pierwiastki z 14 przez 6 i to do kwadratu. No to mogę dać to na jedną kreskę ułamkową wszystko, czyli będę miała 4 dodać 2 pierwiastki z 14, odjąć 4, dodać 2 pierwiastki z 14 i to wszystko do kwadratu. Popatrz jak fajnie, bo 4 odjąć 4 to mi się skasuje, czyli w zasadzie ja otrzymuję 4 pierwiastki z 14 przez 6 i to do kwadratu. Tutaj oddzielę, bo to była wcześniejsza część zadania. Dobra, mogłabym jeszcze sobie elegancko skrócić przez 2 i teraz już podnoszę do kwadratu, już nie mam wyjścia, czyli sobie podnoszę i tak 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 14 do kwadratu no to jest 14, podzielone przez 3 do kwadratu no to jest 9. No i teraz tylko to pomnożę, to mamy 56 dziewiątych i to jest odpowiedź do podpunktu A. Oczywiście analogicznie będziemy postępować w podpunkcie B, czyli zapiszmy sobie AB,
czyli będziemy mieć f to się równa sinus kwadrat alfa, czyli w zasadzie ja już ten mój sinus mogę podnosić sobie śmiało do kwadratu, czyli napiszę 2 dodać pierwiastek z 14 przez 6 to do kwadratu, odjąć i teraz kosinusa będę podnosiła do kwadratu, 2 odjąć pierwiastek z 14 przez 6 i to do kwadratu, no i dodać 2. No, muszę tutaj postępować zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. Tutaj jest z plusikiem, więc gdybym ja tutaj dała plusik, to tylko tyle by się różniło, że tutaj też będzie plusik. Więc podnosimy. 2 do kwadratu to będzie 4. Dodać podwojone, czyli 2 razy 2 to 4. Pierwiastki z 14. No i dodać pierwiastek z 14 do kwadratu, no to będzie 14. I to wszystko przez 36. Odjąć. Postępuje tutaj bardzo analogicznie, tylko będzie tutaj znak się różnił, czyli będzie 4 minus 4 pierwiastki z 14, dodać 14 przez 36, no i dodać 2. Teraz, jak ja dodam wszystko na jedną kreskę ułamkową, żeby zaoszczędzić troszeczkę miejsca, to w zasadzie już możemy zauważyć, że 4 i minus 4 to nam się skasuje, więc ja to przekreślę. Dalej 14 będzie i minus 14 też się skasuje. I tu będą 4 pierwiastki z 14, dodać 4 pierwiastki z 14. Czyli będzie po prostu 8 pierwiastków z 14 przez 36, no i dodać 2. I tylko skrócimy, no przez 4, czyli będziemy mieć 2 pierwiastki z 14 przez 9, dodać 2. I tyle właśnie wychodzi wartość tego wyrażenia z przykładu numer B. Mam nadzieję, że podobało Ci się zadanie wylosowane z tego mojego czarodziejskiego kapelusza i że będziesz jeszcze chętnie uczył się dzięki temu ze mną matematyki. Ja zapraszam do obejrzenia i uczenia się ze wszystkich moich materiałów, które są dostępne na moim kanale na YouTube. Natomiast oczywiście dla chętnych również zapraszam na moją stronę internetową aikamat.pl, gdzie możesz otrzymać dostęp do kursu, który zawiera pełną wiedzę z danego działu. To są kursy przygotowane dla uczniów, którzy uczą się na poziomie podstawowym, dla tych, którzy uczą się na poziomie rozszerzonym, również dla studentów. Więc zapraszam bardzo gorąco.